przykro zaczynać recenzję od słów, recenzję filmu, dodajmy, że historia tutaj nie dojeżdża. No i tak, z jednej strony jest to prawda, ale to też nie jest aż taka zero-jedynkowa kwestia, bo nadal można czerpać radość z seansu, tylko że właśnie po jego zakończeniu będzie niedosyt. Michael Mann zabiera nas do roku 1957, do Włoch, gdzie nawet z kościelnej ambony głoszone są hasła dotyczące Ferrari. Bo właśnie dzisiaj będzie mowa o jego najnowszym filmie, o filmie Ferrari, który nie dojeżdża, który zabiera nas w samo centrum, zawieruchy. Zawieruchy na wielu poziomach, no i właśnie chyba tutaj jest ten problem, że silnik tej produkcji jest umieszczony w nie tym miejscu, co potrzeba. Ja mam na imię Ola i dzisiaj spróbuję wyjaśnić, dlaczego Ferrari zostawia po sobie całkiem okej uczucia, że nie można powiedzieć, że to nie jest udany seans, a jednak jest później takie potężne poczucie niedosytu i jedno wielkie pytanie. Co ten film po sobie pozostawił? O czym on tak naprawdę był? Bo tutaj leży największy problem. Bo niewątpliwie jest i powinna to być opowieść wielopoziomowa. Opowieść, która sprawi, że stopniowo będziemy zagłębiać się w ten temat, zanurzać się i wynurzymy się na powierzchnię dopiero po zakończeniu seansu. Tylko właśnie na tym polega największy problem, że z tym zanurzeniem to nie jest tutaj takie oczywiste, że wchodzimy w dany temat, zagłębiamy się, a później jesteśmy na siłę z niego wyciągani, bo dzieje się tak dużo, bo Michael Mann trzyma tak wiele srok za ogon. I można tę produkcję podzielić na segmenty. Segmenty niesamowicie nierówne. Segmenty, które mają bardzo dobre momenty, ale jednak jako całość Ferrari po prostu nie do końca działa. I tak na początku od razu po seansie trudno sprecyzować, co tutaj jest nie tak. I dopiero później zaczyna do nas docierać, że ta historia wymagała wybrania jednego fragmentu i skoncentrowania się właśnie na nim. A tutaj Michael Mann chciał opowiedzieć coś więcej, większą opowieść, która po prostu zamknięta w dwugodzinnych ramach nie działa tak jak powinna, bo tych wątków jest za dużo i zdają się być po prostu spłaszczone. I poszukując odpowiedzi na pytanie, o czym jest ten film, można wyodrębnić takie poszczególne segmenty, między innymi tę rodzinną zawieruchę, bo Enzo Ferrari jest pomiędzy dwoma rodzinami. Rodziną Ferrari i rodziną nie tak nowo założoną, która daje mu poczucie ogniska domowego. Z drugiej strony pojawia się konflikt na linii Ferrari-Maserati o dominację. Z kolejnej strony, bo jest ich tutaj znacznie więcej, to, że Ferrari znalazło się u progu bankructwa i jedyną szansą na wyciągnięcie Ferrari z tej trudnej sytuacji jest udział w wyścigu 1000 mil i w ten sposób umocnienie swojej pozycji, zmiana strategii. Więc mamy bardzo, bardzo dużo tematów, które pozornie na siebie nachodzą, zresztą nie tylko pozornie, ale jednak wszystkie są aż tak rozgałęzione, że właśnie gdy zamyka się to w dwugodzinnych ramach, to gdzieś tam umyka. Ja bym chciała omówić te poszczególne segmenty, segmenty, które, tak jak wcześniej wspominałam, są niesamowicie nierówne, począwszy właśnie od tej rodzinnej zawieruchy i od dynamiki w trójkącie. Trójkącie Laura Enzolina i każda kobieta w tym trójkącie ma rolę do odegrania i te role są bardzo dobrze odegrane. Nie ma tutaj mowy o jakiejś wielkiej analizie psychologicznej, ale jednak ta dynamika jest namacalna i bardzo dobrze obrazuje konflikt wewnętrzny, z jakim zmaga się Enzo. No bo Laura to ta, która trzyma pieniądze, ta, która trzyma finanse, ta, która jest niesamowicie gwałtowna, to typowa temperamentna Włoszka i Penelope Cruz świetnie wciela się w tę rolę. Zresztą, gdy widzimy ją po raz pierwszy, mierzy do męża z pistoletu i właściwie tylko mierzy, bo wypala i celowo nie trafia, bo tak jest temperamentna i tak bardzo boli ją to, że nie ona jest najważniejsza, że co jej rusz, jej mąż ma nową kochankę, a o prawdzie dowie się znacznie później, jako ostatnia, co zaboli ją jeszcze mocniej. Warto jednak zauważyć, że chociaż jest tak bardzo temperamentna, chociaż jest tak gwałtowna, to gdy przychodzi do kryzysowych sytuacji,
sytuacji, bo to ona zajmuje się finansami firmy, no to potrafi mieć tę chłodną głowę, potrafi poskromić ten swój temperament dla wyższego dobra. I w związku z tym Enzo znajduje to ognisko domowe, to ciepło, ten spokój u Liny i jej, i także jego syna, gdzie nie rozmawia się o Ferrari. Jedynym takim dręczącym problemem jest kwestia nazwiska. Czy Piero przejmie nazwisko Ferrari? I tutaj jest ta paląca kwestia, ale Lina nie naciska. Lina nie naciska, bo z jednej strony mówi, że jest tą nowoczesną kobietą, że nie jest taką temperamentną Włoszką, która robi o wszystko wyrzuty, ale z drugiej strony boli ją to w środku i wie, że jeżeli nie godziłaby się na ten stan rzeczy, jeżeli nie godziłaby się na taką rolę w tym trójkącie, no to Enzo raczej by nie spędzał tyle czasu w domu, bo ten dom daje mu spokój. Oba domy dają mu coś, co później jest odzwierciedlone w firmie i to jest moim zdaniem najmocniejszy punkt filmu Ferrari. To właśnie co jedna i druga mu dają i co on z tego czerpie. Dobrze jest też pokazane, jak obie kobiety kalkulują, jak Laura kalkuluje, jeżeli chodzi o dobro firmy. Natomiast jeżeli chodzi o Linę, to ona kalkuluje ze względu na dobro jej syna, żeby zapewnić mu godziwe życie. To też jest bardzo ciekawe, że oba domy reprezentują inne barwy. W domu Laury i Enzo kolory są zimne, chłodne. Czuć ten chłód, czuć, że jest ten żar, nadal ta płomienność, to pożądanie, ale nie ma ogniska domowego. Nie ma tych uczuć, które odczytujemy z migawek, gdy po ich domu nie unosił się zapach śmierci, bo jednak Enzo musiał oswoić się z tym zapachem śmierci. Natomiast gdy przenosimy się do domu Liny, tam czuć to ognisko domowe, tam czuć to ciepło. Barwy są cieplejsze, Lina robi ravioli, nakrywa stół domowym obrusem. Właśnie czuć, że jest to dom, czego nie czuć w domu, właśnie domu, który nie jest tak naprawdę domem, tylko budynkiem pozbawionym życia Laury i Enzo. Tylko, że ten obraz jest niepełny. Obraz całkiem dobry, wydaje mi się, że najmocniejszy, jeżeli chodzi o tę produkcję, ale obraz, który jest dopełniony momentami, migawkami z przeszłości, które wskazują na to, że nie zawsze się tak układało, że nie od razu Enzo doszedł do fortuny, zbudował tę firmę. Mamy przebitki z fabryki, mamy przebitki z Wielkiej Wojny, mamy przebitki ze śmierci, która unosi się, która cały czas kroczy za Enzo i Laurą, ale to wszystko, to nie tworzy pełnego obrazu. To jest wrzucone, żeby dać nam wystarczający kontekst, ale właśnie wystarczający. Nie taki, który tworzy bohaterów z krwi i kości. Bo tego tła jest zdecydowanie za mało. Nie twierdzę, że Ferrari powinien trwać jeszcze dłużej, że powinien dobić do tych 3 godzin, bo nie o to tutaj chodzi. Bardziej uważam, że Michael Mann powinien wybrać to, co najważniejsze, żeby zaprezentować biografię człowieka z krwi i kości, a nie postać, która po prostu jest wrzucona do tej historii i mamy omówione pewne fakty, ale tak naprawdę nie czujemy zanurzenia w tę historię i to jest najbardziej bolesne w tej produkcji, bo widać, że był tutaj niesamowity potencjał i jeżeli chodzi o tę przeszłość, Wielką Wojnę, pracę w fabryce, to jak poznał Linę. Mamy to jakoś zarysowane, ale zdecydowanie za mało. Czy sam koloryt Modeny, to w jaki sposób to, co dzieje się dookoła, odciska na nim piętno. Ta presja nawet wypływa bezpośrednio z ambony w trakcie kazania. W ogóle to jest jedna z ciekawszych scen, gdy właśnie jest to kazanie, a jednocześnie wszyscy związani z Ferrari mają w dłoniach zegarek i mierzą czas. Mierzą czas, bo w tym samym czasie, gdy trwa msza, Maserati pobija rekord toru. No ale znowu, to jedna scena, która jest oderwana, która jest dobra w tym oderwaniu, ale jest to za mało, żebyśmy zanurzyli się w tę całą opowieść, bo potem znowu idziemy w zupełnie inne tematy. Idziemy w tematy, gdy na przykład Enzo tłumaczy, jak chce zmodernizować silnik. Bardzo dobre momenty, ale właśnie tylko momenty. Momenty, które nie tworzą tej historii i nie sprawiają, że ci ludzie są bardziej z krwi i kości. Tak samo zresztą, gdy przejdziemy sobie do segmentu kierowców i właściwie poza Fonem, poza Alfonso, oni są zarysowani tylko poprzez jedną charakterystyczną cechę, na przykład, że Piero jest siwy. Siwy, bo jest już taki stary, a tak naprawdę nie za wiele osiągnął. Wciela się w niego Patrick Dempsey. I właściwie mamy jedną konkretną cechę i to charakteryzuje danego kierowcę. I ogólnie dobrze się to ogląda, jeżeli się o tym tak po prostu nie pomyśli, że Enzo ma takie oczekiwania wobec kierowców, żeby byli zaangażowani w to, co robią, żeby nie byli po prostu takimi
układnymi dżentelmenami i tak się dzieje. Właściwie nie mamy tutaj znowu zarysowanego bardziej portretu. Skoro ci kierowcy są wprowadzeni, skoro możemy poświęcić im trochę więcej uwagi, to nie tylko po to, żeby ta fabuła została pchnięta do przodu, żeby służyła innym scenom, które się tutaj wydarzą, tylko żeby faktycznie, skoro mamy do czynienia z filmem biograficznym, zarysować ich nieco mocniej, a nie tylko po to, żeby podkreślić, że nie mogą się rozpraszać. No i wreszcie jedna scena, która całkowicie wybija z rytmu i sprawia, że już trudno zanurzyć się w tę produkcję i to może być mały spoiler, więc zaznaczę w opisie, gdzie znajduje się to omówienie sekwencji scen. A mianowicie potężny wypadek. Wypadek, który jest zaprezentowany w sposób zupełnie oderwany od stylistyki, do jakiej zostaliśmy przyzwyczajeni przez większą część tej produkcji. Bo na naszym ekranie lądują rozczłonkowane ciała i mamy zbliżenia tych ciał. I rozumiem, że Michael Mann chciał zaprezentować tę drugą stronę wyścigów, tę drugą stronę Ferrari, ten fetor śmierci, już nie nawet zapach śmierci, tylko ten fetor śmierci i to, co ciągnie się za Enzo od samego początku i jest akcentowane, ale moim zdaniem takie przechodzenie z jednej strony stylistyki do drugiej i to w sposób niesamowicie gwałtowny, jest takim szokowaniem dla szokowania i nie niesie żadnej wartości w tej produkcji i po tej sekwencji scen już w ogóle trudno zanurzyć się w to, co dzieje się na ekranie. Nie dzieje się już zbyt dużo i to też jest problem, bo konsekwencje tej tragedii nie są aż tak mocno odczuwalne na ekranie, bezpośrednio na ekranie. Mamy właściwie jeden dialog pomiędzy Enzo i Laurą i mamy już napisy, które informują, co się wydarzyło. To tak naprawdę wszystko. Więc nie dość, że ta scena jest oderwana od stylistyki, to jeszcze właściwie niczemu większemu tutaj po prostu nie służy. Ponad dwugodzinna produkcja pod tytułem Ferrari nie wie, czym chce być. Czy chce być kinem psychologicznym, rysującym relacje, które wpłynęły na to, jakim człowiekiem jest Enzo, ta zawierucha, rodzinna zawierucha, czy typową biografią, czy kinem, powiedzmy, wyścigowym. Bo jeżeli chodzi o te sekwencje scen dotyczące wyścigu 1000 mil, to są bardzo sprawnie zrobione, ale nie tak dobrze, żeby było czuć tę rywalizację. To dobrze oddaje kolory Włoch, mamy bardzo ładne kadry, silników, ale tak naprawdę nic poza tym. Ferrari jest wystarczające. Ten film jest po prostu wystarczający i nie jest to kino do oglądania na potężnym ekranie. To nie jest tak, że po prostu koniecznie musicie obejrzeć Ferrari w kinie, bo równie dobrze sprawdzi się na mniejszym ekranie w domu, tak po prostu w zaciszu domowym, bo nie niesie ze sobą nic takiego, co by wymagało po prostu wyjścia do kina, no poza może właśnie tym rykiem silników i okazjonalnymi dobrymi kadrami. Ale właśnie dobrymi nic ponadto, bo nadal można czerpać radość z seansu. Nadal można, powiedzmy, dobrze się bawić i czegoś się dowiedzieć. Ale po seansie będzie pojawiało się w głowie jedno dręczące pytanie. O czym tak naprawdę był ten film i co on ze sobą niesie? Czego właściwie dowiadujemy się po seansie? Bo to wszystko jest niesamowicie poprawne, niesamowicie biograficzne, niesamowicie wystarczające, może poza Penelope Cruz, która moim zdaniem najlepiej radzi sobie na ekranie i najmocniej wciela się w tę rolę, najmocniej czuć tę imersję właśnie po niej. Jeżeli chodzi o Adama Drivera, jest po prostu ponownie okej. Mamy kilka dobrych tekstów, dobrych linii dialogowych, ale nic poza tym. Dlatego uważam, że Ferrari dobrze obejrzeć, dobrze wyrobić sobie własne zdanie na temat tej produkcji, ale tak naprawdę nie jest to produkcja, którą koniecznie musicie zobaczyć tu i teraz. I z tą myślą Was zostawiam serdecznie, zapraszam do sekcji komentarzy, podzielcie się swoją opinią na temat tej produkcji, czy już oglądaliście, planujecie oglądać i co myślicie o tym, co tutaj powiedziałam, czy faktycznie po seansie trudno powiedzieć, o czym był ten film. I będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.